Emilia Kujawa, to jest RS News w środę, zapraszam. Zabił swojego kolegę, choć jak twierdzi, nie chciał tego zrobić. Przed szczecińskim sądem okręgowym rozpoczął się proces w sprawie morderstwa z marca ubiegłego roku w Świnoujściu. Oskarżony Marek P. zadał swojemu kompanowi 2 ciosy siekierą w głowę. Po tym jak po libacji alkoholowej doszło do awantury, 65-latek poszedł na miasto zbierać złom, wrócił do mieszkania, a rano, gdy chciał zaproponować wino, okazało się, że jego kolega nie żyje. Wezwał pogotowie i policję. Teraz grozi mu dożywocie. Szczecin rozstrzygnął konkurs na miejski program in vitro. Dla miasta będą go realizować 2 kliniki, miejscowa VitroLife oraz Invicta z Gdańska. W ciągu kilku dni ma być podpisana umowa, wtedy program fizycznie ruszy. Zgodnie z planem będzie mogło z niego skorzystać około 100 par mieszkających na terenie Szczecina przynajmniej od 2 lat. Same wybiorą klinikę, gdzie chcą poddać się procedurze. Koszt realizacji programu na lata 2019-2021 to 850 tysięcy złotych brutto. Leży w pełni po stronie miasta. Seniorzy w Szczecinie mogą ubiegać się o wynajem mieszkań z programu Dom dla Seniora. W ramach Dnia Otwartego zainteresowani obejrzeli w środę 15 lokali w kwartale przy ulicy Królowej Jadwigi. Czynsz waha się od 650 do niemal 1000 zł. Inwestycja kosztowała 5 milionów. Aby wynająć mieszkanie, trzeba mieć ukończonych 70 lat. Wnioski należy składać w siedzibie MOPR-u przy ulicy Sikorskiego do 4 marca. Jedne są wybite w złocie, inne w srebrze, ale wszystkie przyciągają oko. Komplety okolicznościowych monet w polskiej walucie od 1 grosza do 5 zł wprowadził do obiegu Narodowy Bank Polski. To z okazji stulecia złotego. Sprawdziliśmy, czy numizmatycy są nimi zainteresowani. W Szczecinie nie za bardzo. Kolejki w oddziale NBP nie było. To zapewne z powodu kwoty, jaką trzeba zapłacić za zestaw. Złoty kosztuje 23 tysiące złotych, a srebrny 3400 zł. To już wszystko w środowym RS Newsie. Na ostatni lutowy zapraszam już jutro. Tymczasem Wy cały czas oglądajcie nas na naszym radiowym Facebooku i www.radioszczecin.pl. Do usłyszenia na falach radiowych.